Cześć wszystkim, tutaj Zajciak i tak, dzisiaj będę donatował i wydawał pieniądze ciężko zarobione, ukradnięte, czy ten, nieważne, zostawcie lajka, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takiego kontentu, 1500 lajków, to może, że nagram wam kolejny taki film, więc zostaw lajka, oczywiście subskrybuj se kanał, dzwonek czerwony przycisk musi być szary, wiadomo, nie, wszystko logiczne, serio, subskrybuj se kanał, bo mi przykro, chcę wbić 100 tysięcy, dzisiaj, no, właśnie dzisiaj. Oczywiście napiszcie w komentarzu, jeżeli byliście na tym live, dzisiaj trolujemy Elomord, oglądajcie do końca, to tyle, naura. Cześć wszystkim, tutaj Zęciak. I tak dzisiaj właśnie sobie sprawdzam tak YouTube'a i widzę, że Elomordo ma streama. I tak sobie pomyślałem, bo skoro Elomordo to mój kumpel w sumie, to bym coś poddymił i w sumie można mu trochę pomóc finansowo. Pewnie w sumie nie trzeba, bo jest dużym YouTuberem, ale ja potrzebuję, dlatego to robię. Nieważne. Robię to, żebyście po to, żebyście zostawili lajka. O, ja dostanę lajki i on dostanie pieniądze. Bardzo super opcja, to jest normalnie kupywanie subów, kurwa, ważne. Także sobie zostawcie lajka i subskrypcję chociaż, a ja, moi drodzy, zaczynam trollować Elomordo. Oczywiście zapraszam do niego na kanał, link macie w opisie, dajcie mu też suba, bo robi chłop niezły content, przebił mnie w subskrypcjach, przed filmem swoim ostatnim miał 50 tysięcy subskrypcji. Ja nie wiem, widzowie. No dobra, nie, że mam byl dupy, gratuluję oczywiście, żartuję sobie. Widzowie, on ma coś takiego jak donaty, że można mówić tam od 10 zł. A moi drodzy, skoro ja tutaj jestem, to trzeba poddymić. Leciutkie widzę poddymienie, myślę, że jeżeli dalibyśmy sobie picza i powiedzieli hej Kamelo, Elomordo, mój idolu, no coś tam. Jeszcze nie mam dokładnie tego przemyślane, nagrywam to totalnie na spontanie, ale wydamy trochę pieniążków. Dobra, dajmy sobie nick, nie wiem pod jakim totalnie wysyłać tak szczerze, muszę się zastanowić. Dobra, dajmy sobie nick dziecko i wpiszmy hejka, idolu, proszę, mogę z tobą zagrać, please. Oczywiście nie będę walczył Minecrafta, bo to nie ten odcinek, dzisiaj go akurat nie będę trollował na Bedwarsach, dzisiaj po prostu na itami go troluję. Ciekawe czy się zgodzi, takie pytanie, i w ogóle tak jest dobre pytanie, czy on gra w ogóle z widzami, zobaczymy. Wyślijmy, moi drodzy, dyszkę, myślę, że będzie spoko i oczywiście trzeba to nagrać, kurde. To jest najgłupsze, co robię w moim życiu. Tak muszę udawać dziecko przed komputerem. Dobrze, że mojej mamy nie ma w domu. Hejka, Elomordo, jestem twoim fanem największym. Mogę z tobą zagrać, proszę cię. Proszę. Ja pierdolę. Dobra, widzowie, ja już zwysłałem do Data, tylko trzeba czekać, aż się pojawi, także mam nadzieję, że w ogóle te wiadomości głosowe działają. Hejka, Elomordo, jestem twoim fanem największym. Mogę z tobą zagrać, proszę cię. Proszę. Że to kurwa 5 zł. Hejka, idolu, proszę, mogę z tobą zagrać flet. Piękne. Jestem prawie pewny, że to jest jeden z tych filmików, troluje streamerów, tylko nie pamiętam, kto te filmiki robił. O nie! Ale... Czy to jest Zęciak? Nie, no weźcie mnie, nie sprzedajcie! Może, ja pierdzielę! Piszą, że Zęciak. Nie wierzę. To Zęciak, kurwa, wiadomo. No, widzę teraz, a Zęciak. Czy tam zapamiętałem. Teraz mi psycha siadła, możemy nie? Zaraz, aha. Nie, no kurwa. Ja nie wiedziałem, że tyle osób mnie zna. LGP Falconieki za... Dlaczego tyle osób mnie zna? No co jest? Jeżeli byłeś na tym streamie, Mordo, napisz w komentarzu. Jeżeli jesteś tym typem, który pisze, że to ja to cię nie lubię. Dobra, widzowie, nie wiem, muszę coś odwalić, no. Dobra, widzowie, mam pomysł, ogarnijmy to. Widzowie, myślę, że wiadomość, co to Zęciak może wszystko naprawić. Dobra, widzowie, już 20 zł jest wysyłane, ja pierdzielę, no nie wiem. Dobra, mam pomysł, okej? Okay? Teraz wyślemy te 10 zł jako dziecko, coś tam dajemy debila, ja później po prostu wydrę mordę, bo nie wiem, nie mam innego pomysłu. Kurde, kiedyś był bardziej kreatywny, tak mi się wydaje, nieważne. Nie wiem, co to Zęciak. Proszę, zagrasz ze mną, proszę. Nie, no, jakieś chłopce. Nie wiem, co to znaczy zjebciak. Nie wiem. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Proszę, zagraj ze mną. Dobra, chyba odda. Dobra, widzowie, wysyłamy czeka, znowu do Najcika. Mi jest przykro, no kurde, sprzedali mnie wszyscy. On się w ogóle. On by się nie domyśli, gdyby nie napisał. Anal Destroyer 69, złotówka, dzięki. Jest, widzę, dolejcik. Nie wiem, co to znaczy zjebciak. Kolejne zaproszenia. Nie wiem. Ej, serio, to jest takie miłe, że wszyscy je zapraszają, ale mam taki spam. Proszę, spam. Zagraj ze mną. Dobra, zagramy dziecko. Z dzieckiem. 10 zł. No i git! Co to Zęciak? Git, widzowie. Kurwa. Widzowie, mam bardzo zły pomysł, ponieważ on jest dziewczyną, a ja mi już głupie pomysły przychodzą do głowy. Jak zawsze. Widzowie, mój nick w tym momencie to będzie stary. Ja jestem takim debilem, ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Widzowie, na przewiadomość podaj IG tej niewiasty. Czekaj, albo nie. Nie, może coś innego, nie chcę mi Instagrama, walić to. A co to za niewiasta? O, i będzie git. Co to za niewiasta z tą gra? No, teraz jest w ogóle idealnie. Idealo, tak.
o to właśnie chodziło. Dobra, wyślijmy mu teraz może 15, nie, dobra, masz 10, nie, jestem za biedny, no. Cześć, witam bardzo serdecznie. Chciałbym tylko spytać, co to za niewiasta z tobą pogrywa? Bardzo ma przyjemny głos, może byś mnie z nią zapoznał. A ja później się dziwię, czemu ludzie mówią, że jestem cringe'owy. Przepraszam, ale to co mam zrobić innego? Nie wiem, nie ma kamerki, to nie powiem mu wyskocz przez okno, bo nie wyskoczy, bo nikt tego nie będzie widział. Jak wyskoczy, to też dalej nikt nie będzie tego widział, nie? za bardzo mój głos, ty, trzeba bardziej to zmodulować. Halo, ja tutaj mam tylko takie szybkie pytanie, co to za niewiasta z tobą gra? Czy to może twoja dziewczyna, czy nie? Może byś mnie z nią zapoznał? Dobra, nie, przesadzam. Widzowie, ja to robię tylko i wyłącznie po to, żebyście wy mogli się ze mnie pośmiać. To nawet nie chodzi o nic innego, nie? Dobra, widzowie, wysłałem mu donata. Nie wiem, czy chcę widzieć reakcję na tego donata. Tak szczerze. O, jest donate. Halo, ja tutaj mam tylko takie szybkie pytanie, co to za niewiasta z tą gra? Czy to może twoja dziewczyna, czy nie? Może byś mnie z nią zapoznał? To jest asasinek? Stary, 10 zł. Gdzie? A co to za niewiasta z tobą gra? Ja nie mogę. I się pytałem, czy jesteś moją dziewczyną. Nie, to jest dziewczyna asasinka. Od dawien dawna się znamy. O kurde, asasinek, ja cię lubię strasznie. A to jest asasinek? Jak to jest dziewczyna widza asasinka, to mnie zabiją. Będzie nam dobrze. Dobra, widzowie. Zrobimy teraz troszkę inny ruch. Assassinek nie bił mnie, proszę. To ja nie mam nic związanego z tym. Nie wiedziałem, że twoja dziewczyna. Ja pozdrawiam. Dobra, widzowie, oni tak już wie, kim ja jestem, więc weźmy, napiszmy po prostu, dajmy sobie nick Zenciak, napiszmy, wybierz liczbę od 1 do 10. 1 to 1, czyli 10 zł. 10 to 100 zł. Jest jak jest. Trochę się, widzowie, wykosztuje, ale jak zostawicie lajka i subskrypcję u mnie, to będzie git. Jak to się mówi, leciutkie poddymienie zaliczone, ja mam odcinek, wszystko git. Dobra, donajcik wysłany, jestem ciekawy, jaką liczbę w ogóle wybierze, to jest ciekawe. Mój nic kurwa nie tylko montuję, bo jestem bardzo leniwy i moje filmiki się montuje bardzo, bardzo długo. Ej, a chociaż nie opluj, co? Nie, kłam, tak naprawdę się opierdzielasz. Proszę. Się nie odwracaj, no proszę cię. No nie opluj. To jest takie asocjalne. Cię będę musiał wysłać ze zewny... Proszę, nie opluj. O. Całicie, że on tego nie zauważył? Nie wierzę. Dobra, widzowie, przykro mi, muszę jeszcze raz wysłać pieniądze, no. Niech będzie. Jak powie 10, to przez to, że opluł pierwszego donata, wyślę mu mniej. No, niech tak będzie. Mam wyzwanie dla ciebie, musisz wybrać liczbę od 1 do 10. To tyle. Mam nadzieję, że wybierzesz najlepszą liczbę ze wszystkich, a nie powiem ci, która jest najlepsza. No. Dobra, widzowie, myślę, że możemy takiego donicika wysłać. Chociaż tym razem mam nadzieję, że mnie nie opluje, jak usłyszy mój głos. Nie no, jak ja bym miał tyle donatów, też bym opluwał wszystkich. Bym miał wyrąbane w was, widzowie. Żartuję. Dobra, widzowie, następna dyszka wysłana. Trzeba sprawdzić. To nie wiem, kto to był. Już czytamy wszystko. Mam wyzwanie dla ciebie, musisz wybrać liczbę od 1 do 10. To tyle. Mam nadzieję, że wybierzesz najlepszą liczbę ze wszystkich, a nie powiem ci, która jest najlepsza. To. Zęciak. 10 zł. Co jest? Wybierz liczbę od 1 od 10. Wybierz, no Marce. Od 1 od 10. Dobrze, tak zrobię. A, od 1 jeszcze nie wstałem. Nieważne. 7. Wybrał 7. Dzięki za 10 złotych, Zęciak. No niech będzie! Dawaj duelka. Na razie jeszcze nie robię dueli, pod koniec zrobię duela. Zęciak, 5 złotych, wybierz liczbę od 1 do 10. No to też wybrałem, 7. Chmurek, 20 złotych, byku. Wszyscy w ogóle tutaj pozdrawiają myty, ja również was wszystkich pozdrawiam, jesteście super! Subskrybujcie mnie, po to tutaj zrobiłem ten odcinek, tak? To nie jest za darmo. Dobra, Tomasz, ten hajs i nara. Widzowie, 70 polskich pieniędzy, mógłbym również wysłać 700, nie zrobiłbym tego. Trochę się wykosztowałem, ale mam nadzieję, że tutaj Marcelowi poprawiłem lekko humor. Masz tutaj donajcika. Wszystkie? Ja pierdolę, co jeszcze? Głośnikiem, co to jest? No głośnikiem da się klikać. Mam nadzieję, że ten uśmiech będzie fajny. No, dobra. Nie widzimy twarzy, bo nie ma, ale no, miło. No, mam nadzieję, że będzie. No dobra, no. Ty, my jesteśmy w party, czy nie? Tak, jesteśmy. Sprawdzałem specjalnie. Czuję. Dawaj, kurwa. Dawaj, no. Na F5, na F5. Nie, na F5 nie. Jest, widzowie, donajcik. O kurwa. No masz, od wuja. Starego. O, jest. Zęciak.
70 od starego 70 zł dostał. To masz ten hajs i narakst. O kurde, ten ciak by 80 zł. Jeszcze umarłem do tego, nie! Ja ci sobie tu ponad stówę, stary, jestem dobry jednak. Dzięki zęciak za 80 zł. Nie wiem, siódemka taka fartowna liczba dla mnie. Buziak. Twoje statystyki nie zmieniły się. Napisałem buziak mu ładnie. Jara, trzymaj się, zęciak. Trzymaj się również, byczku, kocham cię, Marcel, jesteś super. Teraz informacja do was, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję i bądźcie koksami, no. I subujcie Elomordo, bo serio robi zajebiste filmy. Ten ostatni film oglądałem chyba 5 razy z innymi. Serio oglądałem, dlatego tak jest dotąd tylko, nie? Po prostu, nieważne, ale serio oglądałem go z 5 razy, jest zajebisty film, oglądajcie go. To tyle, cześć, no.